Przedstawię Państwu laboratorium fizyki heterostruktur magnetycznych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Naszym podstawowym zadaniem jest wytwarzanie i badanie własności strukturalnych i magnetycznych cienkich warstw metalicznych wytwarzanych przy pomocy urządzenia do epitaksji w ultrawysokiej próżni. Urządzenie jest wytwarzane przez firmę Rieber we Francji i składa się z dwóch komór. Komory załadowczej i komory wzrostu. Struktury takie wytwarzamy na podłożach monokrystalicznych, specjalnie polerowanych. W związku z tym powierzchnia takich podłoży jest bardzo płaska. Następnie ładujemy takie podłoże tutaj przez to okienko do komory załadowczej, gdzie mamy możliwość wygrzewania takiego podłoża, czyli odgazowania powierzchni, oczyszczenia takiej powierzchni w temperaturze do 1000 stopni Celsjusza. Oczywiście temperatura wygrzewania zależy od tego, jakie podłoże zastosujemy. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to urządzenie ultrawysokiej próżni, czyli wszystkie gazy są wypompowywane z takiego urządzenia i wewnątrz panuje ciśnienie 10 do minus 10 tora. W związku z tym nie jesteśmy narażeni na to, że nasze materiały ulegną utlenieniu. Następnie przetransportowujemy już odgazowane podłoże do komory wzrostu i tutaj znajdują się źródła parowania. Posiadamy dwa rodzaje źródeł parowania. Komórki grzejne, które znajdują się tutaj na tej flanszy, tak zwane komórki efuzyjne. Polega to na tym, że materiał wsadowy jest grzany oporowo. Temperatury, jakie możemy osiągnąć w takich komórkach, sięgają 1400 stopni Celsjusza. Posiadamy również dwa działa elektronowe, znajdujące się tutaj, przy użyciu których możemy stopić właściwie każdy materiał, nawet materiały wysokotopliwe, takie jak wolfram czy niob, które mają temperaturę topnienia powyżej 3000 stopni Celsjusza. W związku z tym jesteśmy w stanie wytworzyć struktury cienkowarstwowe właściwie z dowolnego metalu, który istnieje w przyrodzie. Jednym z cennych ulepszeń, które żeśmy dokonali, jest przesuwna przesłona sterowana silnikiem krokowym, która pozwala nam na uzyskiwanie struktur klinowych, czyli grubość takiej warstwy rośnie stopniowo w zależności od tego, jaki jest kąt nachylenia klina. Należy tu zaznaczyć, że zajmujemy się warstwami bardzo cienkimi. Grubość takich warstw waha się od kilku do kilkudziesięciu angstremów, a jeden angstrem to jest 10 do minus 10 metra. W związku z tym dosłownie manipulujemy czy żonglujemy atomami, jakby to można było w sposób popularno-naukowy powiedzieć. Kontrolujemy prędkość napylania przy pomocy specjalnych metod optycznych z dokładnością do 1/10 angstrema na sekundę. Prędkość napylania, jaką stosujemy standardowo, to jest około 0,5 angstrema na sekundę. W związku z tym naparowujemy bardzo wolno, co powoduje, że atomy układają się w sposób zorganizowany na powierzchni monokrystalicznego podłoża i następuje tak zwany proces epitaksji, to znaczy metal, który naparowujemy, przyjmuje strukturę podłoża. W związku z tym nie jest to materiał polikrystaliczny, zdezorganizowany, tylko istnieje długozasięgowa symetria i długozasięgowe uporządkowanie.
Badamy in situ, czyli to są metody in situ, czyli które znajdują się wewnątrz tego urządzenia, czyli możemy badać strukturę otrzymywanych warstw podczas ich wzrostu. I do podstawowych urządzeń, które stosujemy, zalicza się dyfrakcja elektronowa, to jest działo elektronowe o napięciu 12 kV, które wytwarza skupioną wiązkę elektronową, która padając na podłoże przykryte odpowiednią warstwą metaliczną hodowaną przez nas, ulega dyfrakcji i obraz dyfrakcyjny obserwujemy na ekranie fluorescencyjnym, który znajduje się z drugiej strony urządzenia. Przy pomocy kamery CCD jest ten obraz przekazywany na monitor i również zbierany, zapamiętywany w komputerze. W związku z tym mamy potem możliwość dokładnej analizy takich obrazów. Drugą metodą, którą posiadamy wewnątrz tutaj tego urządzenia, jest spektroskop Ogera, który pozwala nam kontrolować czystość osadzanych warstw i upewnić się, że nie mamy na powierzchni żadnych zanieczyszczeń, ewentualnie tlenków. Ponieważ, jak sobie łatwo wyobrazić, takie zanieczyszczenia mogłyby bardzo silnie wpływać na własności otrzymywanych warstw, ponieważ są one bardzo cienkie. Jak mówiłem, grubość jest liczona w angstremach, czyli inaczej mówiąc, nakładamy te warstwy, warstwa atomowa po warstwie atomowej. W tym miejscu znajduje się urządzenie do kontroli próżni, czyli musimy znać skład gazów resztkowych, jakie znajdują się w tym urządzeniu. I do tego służy urządzenie zwane spektrometrem masowym. Jesteśmy w stanie z dokładnością bardzo dużą zorientować się, ile mamy wewnątrz w komorze azotu, czy wodoru, czy ewentualnie innych gazów. Tutaj z tyłu znajdują się szafy sterownicze, zasilacze do pomp. Stosujemy tutaj pompy jonowe, a próżnia wstępna jest osiągana poprzez pompy turbomolekularne, wysokoobrotowe pompy turbomolekularne. Tutaj znajdują się wskaźniki próżni, w związku z tym na bieżąco kontrolujemy poziom próżni, a tutaj są w tej szafie sterowniczej są zasilania do komórek efuzyjnych i do dział elektronowych. W tym miejscu należałoby powiedzieć, po co w ogóle hodujemy takie struktury przy pomocy tak skomplikowanego i niewątpliwie drogiego urządzenia. Otóż są dwa podstawowe powody. Po pierwsze, takie struktury sztucznie wytworzone i nieistniejące w przyrodzie są bardzo cennym obiektem do badań podstawowych, jeśli chodzi o badania fizyczne, ale również istotną motywacją są tutaj własności takich materiałów, ponieważ żonglując atomami i osadzając warstwy w odpowiedniej kolejności, dobierając odpowiednie materiały, możemy uzyskiwać bardzo ciekawe własności i to głównie własności magnetyczne i elektryczne. I celem naszych badań jest wytworzenie struktur o bardzo konkretnych i niespotykanych w innych materiałach własnościach magnetycznych. Konkretnie tematy, które badamy, przedstawiają się następująco. Jest to epitaksjalny wzrost metalicznych, cienkich struktur i bardzo dokładna ich charakteryzacja strukturalna. Ponieważ łatwo się domyśleć, że własności takiego materiału będą zależały od jego struktury. W związku z tym, starając się wyjaśnić źródło takich czy innych własności magnetycznych, musimy znać dokładnie strukturę materiału.
Następnie zajmujemy się sprzężeniem magnetycznym w cienkowarstwowych strukturach typu chrom gadolin, kobalt gadolin czy kobalt chrom. Badamy własności magnetyczne cienkich warstw ziem rzadkich, a konkretnie takich jak gadolin czy terb. Zajmujemy się również reorientacją spinową i anizotropią w ultracienkich warstwach kobaltu i badamy tutaj wpływ zarówno warstwy buforowej, jak i warstwy przykrywającej, ponieważ okazuje się, że w zależności od doboru takiej warstwy własności ultracienkiego kobaltu potrafią się diametralnie zmieniać. Kolejnym tematem, którym się zajmujemy, jest indukowanie momentu magnetycznego w niemagnetycznych ziemiach, metalach przejściowych, takich jak na przykład wanad, w strukturach epitaksjalnych, metal przejściowy, gadolin. Kolejnym tematem jest wzrost i badanie własności magnetycznych tak zwanych zaworów spinowych, gdzie jedna warstwa jest, ma większą koercję niż druga i w związku z tym łatwo jest uzyskać sprzężenie antyferromagnetyczne w takich strukturach. Ostatnim tematem, który tu można wymienić, są badania własności magnetycznych cienkich warstw metalicznych hodowanych na tak zwanych podłożach wicinalnych. Polega to na tym, że podłoże takie jest wycięte pod odpowiednim kątem rzędu kilku stopni, co powoduje bardzo charakterystyczną strukturę podłoża w postaci monoatomowych schodków. I szerokość takich tarasów będzie zależała od kąta tego przycięcia, zwanego po angielsku miskat. Jeśli chodzi o metody, stosowane metody charakteryzacyjne, to mogę tutaj pokazać typowy obraz RIDOWSKI kobaltu w strukturze heksagonalnej o kierunku wzrostu 001, czyli osi C prostopadłej do podłoża, hodowanej na podłożu szafirowym, czyli Al2O3, o orientacji 1,1-2,0. To jest struktura atomowa płaszczyzny takiego kobaltu, a to jest obraz dyfrakcyjny w postaci takich prążków RIDOWSKIH świadczących o dwuwymiarowym modzie wzrostu tej warstwy. To jest obraz w innym kierunku, 1,1,0,0. I widać, odległość tych prążków jest inna, co świadczy o innej odległości atomowej. Z tym, że odległość między prążkami jest odwrotnie proporcjonalna do odległości między płaszczyznami atomowymi. Może należy tutaj dodać, że przy pomocy obrazów RIDOWSKIH badamy odległości międzypłaszczyznowe wyłącznie w płaszczyźnie. Nie mamy wglądu w głąb warstwy. Na tym schemacie pokazana jest w sposób schematyczny zasada działania takiego urządzenia do elektronowej dyfrakcji RIDOWSKIH. Podstawowym atrybutem jest działo elektronowe, które wytwarza wiązkę elektronową padającą na podłoże pod małym kątem rzędu 3 stopni. Wiązka ulega odbiciu i dyfrakcji na poszczególnych płaszczyznach atomowych i obraz jest zbierany na ekranie fluorescencyjnym. Obracając taką próbkę w stosunku do kierunku padania wiązki, otrzymujemy różne obrazy dyfrakcyjne. I tutaj na dole pokazane są 3 typy wzrostu, jakie możemy uzyskać. W momencie, kiedy uzyskujemy obraz w postaci równoległych prążków, mamy dwuwymiarowy mod wzrostu. Na tym obrazie przedstawiony jest przykładowy obraz dyfrakcyjny, który uzyskujemy w przypadku trójwymiarowego modu wzrostu.
Czyli widzimy tutaj regularnie rozłożone kropki. Charakteryzuje się to, powierzchnia, którą tu obserwujemy, charakteryzuje się tym, że jest chropowata i nie jest atomowo płaska, tak jak jest to w przypadku modu dwuwymiarowego. Innym przykładem jest obraz dyfrakcyjny w postaci takich okręgów i jest to obraz charakterystyczny dla próbki polikrystalicznej. Tutaj jest przykład badania przy pomocy spektroskopii elektronów Ogiera, gdzie badamy próbkę o grubości 10 angstremów kobaltu i mamy intensywność pików w funkcji energii wyrażonej w elektronowoltach. I widzimy tutaj charakterystyczne piki przy energiach charakterystycznych dla kobaltu. Tutaj natomiast jest pokazany obraz po wygrzewaniu takiej próbki w 250 stopniach Celsjusza. Z tym, że należy dodać, że kobalt był osadzany na warstwie buforowej złota. W związku z tym, w momencie, kiedy zaobserwowaliśmy piki charakterystyczne dla złota, to świadczy o tym, że podczas wygrzewania złoto wyszło na powierzchnię kobaltu. Istotną uwagą jest tutaj to, że przy pomocy spektroskopii Ogiera badamy wyłącznie powierzchnię rzędu kilkunastu angstremów. W związku z tym, jeśli widzimy złoto na tym obrazie spektroskopowym, to znaczy, że musiało ono wyjść na powierzchnię. Co zresztą jest potwierdzone przy pomocy obrazów RIDowskich, gdzie prążki dyfrakcyjne ulegają rozszczepieniu. Prawda? Tu jest obraz typowy dla kobaltu, a tutaj widać, że prążki się rozszczepiają, gdyż ukazuje się na powierzchni złoto. Kolejną metodą charakteryzacyjną, którą posiadamy w laboratorium, z tym, że tym razem ex situ, to znaczy poza urządzeniem, jest mikroskop sił atomowych firmy Digital Instruments. Służy on do charakteryzacji powierzchni wytwarzanych warstw, gdyż bardzo istotnym parametrem wpływającym na własności wytwarzanych struktur jest szorstkość powierzchni. No tu jest schematycznie pokazana zasada działania takiego mikroskopu sił atomowych, gdzie mamy dźwignię z ostrzem, bardzo ostro zakończonym ostrzem, które przesuwamy po powierzchni i w związku z tym ruch takiego ostrza odwzorowuje nam kształt powierzchni. W związku z tym możemy otrzymać obraz topograficzny, a również istnieje tak zwany mod magnetyczny, gdzie możemy uzyskać strukturę domenową warstwy, jeśli badamy warstwę magnetyczną oczywiście, bo możemy badać warstwę składającą się wyłącznie z metali niemagnetycznych i wtedy uzyskujemy wyłącznie obraz topograficzny. W związku z tym w tym urządzeniu mamy możliwość badania zarówno powierzchni warstwy, jak i jej struktury domenowej. No to są przykłady obrazów mikroskopowych, na przykład obraz magnetyczny, gdzie widać jasne i ciemne obszary namagnesowane przeciwnie, a to jest obraz z atomową rozdzielczością, obraz STM-owy, czyli skaningowego mikroskopu tunelowego, którego również mamy przystawkę, w związku z tym możemy mierzyć również prąd tunelowy. To są, nie wiem czy to będzie widoczne, to jest bardzo ładny przykład takiego dwuwymiarowego modu wzrostu, gdzie tutaj te obszary jaśniejsze są atomowo płaskie. Natomiast tutaj są uskoki monoatomowe. Jest to materiał INSB. Natomiast tutaj są takie wyspowe obszary w materiale PBTE. Skala jest
tutaj do 10 mikrometrów, tutaj jest 5 mikrometrów, obszar skanowania. To jest z kolei obraz MFM-owy, czyli struktury magnetycznej granatu itrowego, gdzie widać obszary jasne i ciemne o przeciwnym namagnesowaniu. Tu jest przykład takiej struktury, którą wytwarzamy, ultracienkiego kobaltu. I taka struktura składa się po pierwsze z monokrystalicznego podłoża Al2O3 o orientacji 1,1-2,0. Następnie wytwarzany jest na tym bufor z molibdenu, który rośnie epitaksjalnie w kierunku 1,1,0. Należy dodać, że w celu uzyskania gładkiego bufora, to znaczy o powierzchni monoatomowo-gładkiej, należy go osadzać w bardzo wysokiej temperaturze. W naszym przypadku jest to 1000-1100 stopni Celsjusza. Następnie na tym hodujemy warstwę złota, które z kolei dopasowując się do struktury molibdenu rośnie w kierunku 1,1,1. Tu są podane grubości, prawda? 20 nanometrów jest grubość molibdenu, 20 nanometrów warstwa złota. Jest ona następnie wygrzewana przez około pół godziny w 200 stopniach, co również powoduje wygładzenie tej powierzchni. I dopiero w tym momencie rozpoczynamy osadzanie warstwy magnetycznej, którą w tym przypadku jest kobalt, i przy pomocy przesuwnej przesłony, o której mówiłem opisując urządzenie MBE, jesteśmy w stanie uzyskać struktury klinowe. Grubość tutaj jest od 0 do 2 nanometrów. Takie próbki są bardzo przydatne do badań przy pomocy magnetooptycznego efektu Kerra, ponieważ zamiast wytwarzać serię próbek o różnych grubościach, możemy przesuwając plamkę laserową badać całą jakby serię w sposób ciągły. I teraz jednym z celów było badanie wpływu na własności magnetyczne kobaltu warstwy przykrywającej. Tu jest akurat pokazana warstwa srebra, ale stosujemy różne materiały, tak jak mówiłem, może to być wanad, chrom, molibden, złoto albo srebro, tak jak jest w tym przypadku. I również, żeby zbadać dokładnie wpływ srebra na własności magnetyczne kobaltu, jest tu wytwarzona struktura klinowa. I w takiej strukturze przykrywamy ją złotem o grubości 8 nanometrów w celu zabezpieczenia przed utlenieniem tej struktury, ponieważ próbki są badane już w innym laboratorium, prawda, po wyjęciu z próżni, w związku z tym muszą być zabezpieczane. Stwierdziliśmy, że dobierając odpowiednio materiał warstwy przykrywającej oraz jej grubość, jesteśmy w stanie sterować anizotropią takiej warstwy kobaltu, to znaczy uzyskiwać struktury o anizotropii prostopadłej, czyli wektor namagnesowania jest skierowany prostopadle do płaszczyzny warstwy i obszar reorientacji spinowej zależy od grubości i typu materiału warstwy przykrywającej. Rezultaty te zostały opublikowane w czasopiśmie Physical Review Letters, co świadczy o ich nowości i o tym, że są istotne, jeśli chodzi o środowisko naukowe. Muszę powiedzieć, że w naszym instytucie raczej koncentrujemy się na badaniach podstawowych. Jesteśmy Instytutem Polskiej Akademii Nauk, a nie Instytutem Przemysłowym. Natomiast rezultaty, które uzyskujemy, potem potencjalnie są do wykorzystania przez laboratoria przemysłowe, no niestety głównie zagraniczne, typu IBM czy Hitachi czy różne inne. No niestety elektronika w Polsce nie jest specjalnie rozwinięta, nad czym bolejemy, ale może sytuacja niedługo ulegnie zmianie.
naukowych z tego względu, że umożliwia badanie dowolnych próbek w dowolnym otoczeniu, a więc jest taką najbardziej wszechstronną techniką. No i wreszcie mikroskopia sił magnetycznych, skaningowa mikroskopia sił magnetycznych służąca do obrazowania struktur magnetycznych ma tą ogromną zaletę, że umożliwia badanie rozkładów magnetyzacji z submikronową zdolnością rozdzielczą. Dziękuję bardzo.